Mili Państwo, dzisiejszego wieczoru nie może zabraknąć porcji rozrywki, takiej troszkę powiedzmy sobie groteskowo, satyryczno-ironicznej, bo oto pragnę Państwa przenieść w świat zielonej gęsi Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. I za chwilę zaprezentują się tu na tej scenie w 15-minutowym spektaklu komediowo-satyrycznym moi to podopieczni z Teatru Tradycja Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach. O niej, o tych, których tutaj zobaczymy, przedstawię może na końcu, tak będzie najlepiej. A teraz, kochani, kiedy tam właśnie się rozstawia to i owo, powiem to. A wiosna gdzie się podziewa? Za jakie skryła się drzewa? Leszczyna Ciechowa czy Klonach? Słoneczna, promienna, zielona. Na razie są tylko bazie. I kotki na wierzbie. Na razie. Lecz już Boże, za tydzień na stałe się wiosna rozgości. Widzicie? Słyszycie? Już idzie, już idzie, bo serca pękają z radości. Mam nadzieję, że zaraz Państwo będą pękać ze śmiechu. Bo oto jedyny niepowtarzalny, oryginalny teatr Tradycja w spektaklu Gdyby Adam był Polakiem. Nie wiem, co się tam dzieje za kulisami, czy są gotowi, czy nie. Jak usłyszę muzykę, to znaczy, że są gotowi, prawda? Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić nieznany rękopis Stanisława Wyspiańskiego. Wreszcie coś nieznanego. Wszystko jest takie znane. Świetnie. Zatem ja wobec tego na cześć gęsi powstanę. I proszę, aby w tej sali wszyscy również powstali. Powstali i uczcili Ildefonsa w tej chwili. Powara! Wypinać tyłek na autorski wysiłek. Co? Nikt nie wstaje? Świństwo! Szkoda. Bardzo mi przykro. Adamie! Hej, Adamie! Słucham, wielmożny panie. Tylko proszę się nie pro. Teraz ci wyjmę żebro. Co? Nie pojmuję. Dlaczego żebro właśnie? Chłopcze, nie wpadaj w kurię. Tylko słuchaj uważnie. Znowu los we mnie godzi. Więc słucham, o co chodzi. Z żebra stworzę niewiastę. Twojego życia gwiazdę. Nie pomogą wykręty, żebro będzie wyjęte. Moje? Nie do czekania. Właśnie twoje, Adamie. Ja, jakem praojciec Adam, historyczny ślub składam. Wobec was i historii, i tramtodratatorii, Nemezis i Temidy, i tragedii Florydy, Azji i Australii, Walii i Kornwalii, dziejowych regałów i spiżu piedestałów, dzieci, pań i panów i niniejszego fortepianu. Klnę się na Olka Fredrę, na Cecorę i na Wiedę,
na Arkę i na wieżę Babel, na Warszawę i na Wawel, na wszystkie dzwony Rzymu, na Neminem Captivabimus, na proporczyki i na lance, na ballady i romanse, na serce sercu serca, na walce i na scherca, na Asnyka i Kopernika i wszystko, co z tego wynika, na Don Kichota z Pinokiem i na całą angelologię, na słońce, księżyc i chmury, i na Ministerstwo Kultury, na Padwę i na Kaliope. To wystarczy. Dwukropek. Za żadne góry srebra nie dam se wyjąć żebra. Czy to ja jestem żebrak, żeby chodzić bez żebra? Nawet zwyczajna zebra nie oddałaby żebra. Szlak trafia, trzęsie pebra. Czy ja miałbym stracić żebra? To wszystko, proszę panów. Nie mam więcej sloganów. Adamie, ja cię złamię. Oddaj żebro, Adamie. Nie! Nie damy ani jednego żebra. Nie! Nie damy ani jednego żebra! Nie! Nie damy ani jednego żebra! Nie! Daremne żale, próżny trud, bezsilne przedsięwzięcia. Zbytecznych żeber żaden cud nie zbawi od wyjęcia. Ha, 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 ha. Na to słońce. Ja tego węża wykończę. Brawo, śliczności moje! Skończę go we dwoje! Dziś, dziś dobra nasza! Wykańczać, a wykańczać! Nie chcemy węża i my zaraz go wykończymy! Good evening, Mr. Adam. Ścielę się do stóp pana. Cóż to za nowa teca? Śliczne jabłko polecam. A ja, wężyku kręty, poproszę pana o dokumenty. Szynkuza szuka pan
nie, bez awantur. Ewo, ty nie ucz męża, idź kapuśniak gotować, albowiem ja tego węża chcę wylegitymować. Poproszę o papier. A ja pańskie w tym względzie? Nie! Do jasnej cholery! Wąż mną rządzić nie będzie. Czy pan wie, z kim pan gada? A pan wie, mówi, z kim pan? Jestem wąż. A ja Adam. Ja cię czmia. Ja cię bimbam. Dokumenty. Dowody. Dowody? Dokumenty. O! Adamie! Skończmy z wężem przeklętym! Tak jest. Żołądek mi rozpiera sto jabłko czyniąc rany. Przeklęty Polak. Teraz i ja na wieki przegrane. Zakład pogrzebowy, radość życia! Zwłoki węża do nabycia! Żywa! Już się nie ozwiesz do mnie! Oto co się nazywa los kształtować świadomie! Ach ty wężu spod drzewka! Ach zyk zyk marchewka! Bohaterze, ty dzisiaj zasłużyłeś na moją miłość szczerze. Szanowni Państwo, to przedstawię ekipę teatralną Teatru Tradycja ze Polskim Mechanicznym Głupczyca. Chodźcie, pokażcie się w pełnej krasie. Zacznę od kobiety, jako jedyna w tym mini spektaklu. Natalia Haszczewska. Klasa trzecia Technikum Ekonomicznego. Mietek Zając, już nasz absolwent, to już człowiek pracujący, ale ciągle związany z teatrem, ciągle bawi, ciągle wzrusza. W roli węża Patryk Urbani, klasa druga Liceum Mundurowego. Głos za sceny, czyli ów Pan Bóg, Kamil Kaźmiercza, klasa druga Liceum Mundurowego. I ekipa zakładu pogrzebowego, również klasa policyjna, klasa druga M Mundurowa. Dominik Waleriańczyk i... tak zwany pies... i Michał Soczyński, oczywiście. Ściągnijcie okulary, żeby ludzie zobaczyli wasze twarze. Dziękuję wam, kochani, serdecznie. Możecie się przebrać do finałowego utworu. Dziękuję ślicznie. Trochę groteski, trochę satyry. Mili państwo, poprawiło nam może troszeczkę humor z tej powagi. Przeszliśmy, dlatego zmiana klimatu i nastroju zawsze dobrze robi. Mili państwo, kiedy przeglądam scenariusz, program, który pisałam, patrzę i oczom nie wierzę. Mili państwo, a oto owa wisienka na torcie, chwila, na którą czekamy nie od dziś.
a mianowicie gwiazda wieczoru. Nasz rodzimy, nasz krajan, wywodzący się z Głubczyc, zresztą absolwent Głubczyckiego Zespołu Szkół Mechanicznych, znakomity tenor Witold Matulka prosto z Warszawy. Szanowni Państwo, oczywiście oddamy głos w stosownym czasie naszemu znakomitemu gościowi, niemniej jednak pierwszym utworem, który nam zaśpiewa swoim włoskim, przecudnym bel canto, będzie utwór zatytułowany Ninon, kapera z repertuaru Jana Kiepury. Zatem Ninon i Witold Matulka!
Witold Matulka, akompaniament pani Agnieszka Jagla-Kubów. Gorące brawa. Szanowni Państwo, Witold jeszcze do nas wróci, zaśpiewa jeszcze niejedną piosenkę dzisiejszego wieczoru. Równie wspaniałą będą również arie operetkowe. Ale słów parę warto powiedzieć o nim samym. Pozwolę sobie tutaj przywołać kilka informacji, które kiedyś w 2011 roku w kalendarzu głupczyckim zamieściłam właśnie o jego arcyciekawej postaci. Mili Państwo, ale zanim o tym, to kiedy zadzwoniłam do Witka z zaproszeniem, z informacją, że organizujemy taki koncert, czy zechciałby zostać gwiazdą wieczoru, czy generalnie uatrakcyjniłby, dodał splendoru, blasku temuż wielkiemu przedsięwzięciu, podniósł jego też wartość i poziom, nie zawahał się, powiedział: wspaniała sprawa, cudowne rzeczy dzieją się w Głupczycach, zatem z przyjemnością wezmę w tym przedsięwzięciu udział. Tak więc nie było w ogóle dyskusji, tak i się stało. I możemy go dziś gościć, oklaskiwać i jego głosem się bawić, mili Państwo. Miałam na jego cześć powiedzieć odę, ale jak wszedł, to oniemiałam z zachwytu i zapomniałam, że miałam powiedzieć odę, którą napisałam na jego cześć. Zaraz mu to powiem, prawda? Co się odleczy, to nie ucieczy. Ja też no działam, no reaguję prawda, chyba powinnam reagować. Zresztą, proszę Państwa, tenor, ten głos, muzyka klasyczna, głos klasyczny, to jest pięknie. Kochani, najpierw podjął naukę w szkole muzycznej, tutaj u nas w szkole, w klasie skrzypiec. Był uczniem szkoły podstawowej nr 1, to dziś gimnazjum nr 1, a potem 3 lata kształcił się w zawodzie mechanik kierowca, w naszym Głupczyckim poczciwym mechaniku, tak proszę Państwa, i wspomina, powiada, że mechanik nauczył go pracowitości, majsterkowania i że wiele zawdzięcza tej właśnie edukacji zawodowej. Potem kontynuował naukę w technikum pedagogicznym obróbki skrawaniem w Kluczborku i pobierał w międzyczasie lekcje śpiewu w Opolu pod czujnym okiem pani Elżbiety Zapędowskiej. Z kolei po maturze miał udany start do Akademii Muzycznej we Wrocławiu na Wydział Wokalno-Aktorski i tam 6 lat trwała wytężona, pełna wyrzeczeń praca, by wydobyć głębie tego niepowtarzalnego głosu zwanego włoską szkołą bel canto. Szanowni Państwo, czy nasz gość, nasz tenor jest gotów? To w takim razie zamilknę, bo jemu trzeba oddać głos. Oto i Witold Matulka, akompaniament Agnieszka Jagla-Kubów. Proszę, zmieni garderobę w tempie ekspresowym. Proszę Państwa, teraz czas, żeby się z Państwem przywitać. Otóż witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witam moich wszystkich przyjaciół, bo zapewne sami przyjaciele tutaj siedzą. Proszę Państwa, jakże się cieszę, że po latach ponownie mogę dla Państwa tutaj wystąpić, zaśpiewać, ale zaśpiewam coś, co Państwo doskonale znają. A liści podpowiadam, dlatego że będę prosił Państwa, żebyście Państwo wspólnie ze mną zaśpiewali. Cóż to tylko ja mam tak śpiewać i śpiewać. Proszę Państwa, znają Państwo doskonale Wielka sława to żart. Książę błazna jest wart. Złoto toczy się w krąg, z rąk do rąk, z rąk do rąk. A zatem ja poproszę, ja tak bym się chętnie chciał poczuć jak w teatrze, żeby Państwa zaangażować i do tegoż refrenu poprosić o wspólne zaśpiewanie. Zapraszam. Rodowód mój spod znaku lwa, w herbie moi wiatry dwa, dziś sługa, jutro jaśnie pan, lecz dół przekory wciąż ten sam. Olchemik szczęścia fałszyszkar, połykacz od gniazdyczka war, szarlatan i zaklinacz wężów, dostawca rogów zacnych mężów, czarodziej tonu, żądler słów, na wozie lub pod wozem znów, podrąca na rynach świata, wypreczony dyplomata, leży na sławy, a nie złota, diabelska sprzyjanie ochota. Wielka sława to żart, książę błazna jest wart. W krąg, z rąk do rąk,
państwo sami? Wystarczy magnetyczny wzrok, by wprawić tłum w hipnozy mrok, z trapezy skoczyć paszczę lwa, publika gromki aplauz da. Wielona gęba budzi śmiech, tańczący słoń zapiera dech, atleta czy kobieta z brodą. Tłum gapiów ku ekstazie wiodą, by żyć potrzebny cyrk i chleb, by nie żyć garszczą ogniu w łeb. To wygra na arenach świata, kurząca czy też dyplomata, lecz nie do sławy ani złota, diabelska sprzyja ani ochota. Wielka sława to żart, książę błazna jest wart, złoto toczy się w krąg, z rąk do rąk i państwo. Brawa, po stokroć brawa. Wielka sława, to żart z operetki Baron Cygański Johanna Strausa. Drogi Witoldzie, nie uciekaj, bo ja te ode muszę powiedzieć, bo ja już czekam. Kotuś, momencik, zaraz się przebierzesz. Hej, muzyko, rozbrzmiewaj, a ty, Witoldzie, nam śpiewaj. Oczaruj tędem swego głosu społeczność głupczyc. Gości wokół. Niechaj twój ciepły tenor, przybrawszy barwy i kształty mnogie, wyzwoli w nas emocje, jakich nie doświadczamy na co dzień. Dla serca i ducha aliści, wrażeniom zmysłowym, aliści ku wyżynom muzykali opeprować, byśmy mogli tu i teraz świętować. Dla melomanów to uczta duchowa, u awangardy zaś myśl nowa zrodzi się, gdy wybrzmi twój głos, rozkwitający jak w słońcu złoty kłos. Wracaj za chwilę i racz na tak, swoim. Proszę państwa, to dźwięk. Brzmi jak muzyka, brzmi jak piosenka. Ja już myślę, może jakąś muzykę bym do tego napisał i tak sobie sam to śpiewam. Wracajcie prędzej, mili państwo. A ja snuję opowieść o Witoldzie, bo wiele ciekawych rzeczy można o nim powiedzieć. Mili państwo, trzeba by tu powiedzieć, kochani, że po studiach, jako jeden z nielicznych, Witold Matulka otrzymał propozycję pracy w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie pod dyrekcją nikogo innego, a samego, no już świętej pamięci niestety, Bogusława Kaczyńskiego, po czym był solistą Teatru Wielkiego w Łodzi. Obecnie pracuje w Teatrze Wielkim w Lublinie. Od lat zresztą współpracuje z wieloma agencjami koncertowymi i filharmoniami. Jest gwiazdą festiwali muzycznych w kraju i za granicą. Ma na swym koncie ponad 2000 przedstawień i koncertów, w tym pierwszoplanowe role w słynnych operach i operetkach. To Neron w Quo Vadis Barbary Matuszczak, Tamino w Czarodziejskim Flecie Mozarta, Bonis Księżniczki Czardasza, Kalmana czy Alfred z La Traviaty Verdiego. Ponadto Remenando w Carmen Bizeta czy Damazy w Strasznym Dworze Stanisława Moniuszki. Wiele by tu wymieniać, kochani. I trzeba podkreślić, że to właśnie nie kto inny, a Bogusław Kaczyński dostrzegł wielki talent Witolda i otworzył przed nim drzwi do kariery, porywając Wrocławia do Warszawy. Kochani, kolejnym utworem, który usłyszymy w wykonaniu Witolda, naszego tutaj rodzimego człowieka, krajana, rodem z Łupczyc, to Brunetki Blondynki Roberta Sztolca, znany zresztą z repertuaru chociażby Jana Kiepury i innych wybitnych śpiewaków.
Zatem brunetki blondynki, Witold Matulka i akompaniująca mu wspaniale pani Agnieszka Jagla-Kubów. Czy nasz mistrz jest gotowy? Jeszcze nie, chwileczkę. Zatem kontynuujmy o nim opowieść. No was, ale słyszymy, słyszymy. Kochani, coś ciekawego jeszcze. Aha, i kto by pomyślał, proszę państwa, chłopak z mechanika, który na zajęciach praktycznych w PKS-ie naprawiał autobusy z pękiem kluczy w ręku, odziany umorusany kombinezon, który notabene zamienił w piękne fraki, smokingi, urocze garnitury i kostiumy sceniczne. Brawa zatem. Patrzcie. Panie dyrektorze, jesteśmy dumni z takiego absolwenta. Zresztą możemy się kilkoma artystami pochwalić. Także mechanik jest kuźnią artystów. Proszę. Tak jakoś mi bardzo pasowała te błyszczące do wielkiej sławy to żart, gdzie mowa była o złocie, aczkolwiek na srebro, ale srebro też wartościowe. Także. A teraz, czy mówiłaś, cóż to będzie za utwór? Ach, no to już nic więcej nie mam do dodania, tylko zaśpiewam. Ideał swój ma każdy on, czy też ona. Dla niego każdy z nas dziś kiedyś też skona. Ale ja milion kobiet kocham, albo dwa. Dziewcząt wszak nie jest brak. Dziewcząt trójkę kocham, nie, że strach. La 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 la. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnię, tę kochać chcę. Bo ta jedyna słodkie usta ma dziewczyna, jej całą znam i dlatego tylko jej jedynej serce da. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnię. Tej wyśnionej, wymarzonej dam serce swe. Ma dziewczyna i całą znam i dlatego tylko jej jedynej serce dam. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnię. Tej wyśnionej, wymarzonej dam serce swe. Dziękuję państwu bardzo, bardzo serdecznie. A na bis mamy coś bardzo fajnego, bardzo oryginalnego. Myślę, że to będzie niezła niespodzianka. Niewątpliwie. Niewątpliwie, ale ja jeszcze nie powiedziałam wszystkiego o tobie. Tak. Liciu, poza tym ja myślę, czyli ja mogę sobie pójść. Czy tak mówisz czarująco, że chcieli państwo słyszeć. Pani Mario, o której mogę wrócić? Cieszyć się
ja myślę, że tak za kilka minut. Nie, nie, zostań. Tak mało? Ja myślałem, że też co najmniej pół godziny będzie przemowy. O tobie można mówić dużo więcej, prawda? Dłużej i dłużej, nieskończoność, ale ja muszę to wszystko skondensować. A zatem i powiedzieć na kilka sekund. Na kilka sekund zejdź, bym państwu mogła powiedzieć jeszcze słów parę o tobie, bo być... A poza tym artysta, kiedy schodzi, wychodzi, wchodzi, wychodzi, to wygląda tak profesjonalnie, prawda? A my tutaj czujemy się jak w prawdziwym teatrze teraz, niejako w świecie opery i operetki. Kochani, chcę jeszcze państwu powiedzieć, że nasz Witold występował z wieloma znakomitymi postaciami sceny i estrady. Chcę tu przywołać Neandry, Czankę Bielicką, Grażynę Brodzińską, Barbarę Wachowicz, Violettę Villas, Barbarę Rymską, Kazimierza Kowalskiego, Bogusława Morkę, Zbigniewa Kurtycza, Annę Marię Jopek i z wieloma innymi artystami współpracował i na co dzień również współpracuje. Mało tego, kochani, wielokrotnie był nagradzany, jest laureatem wielu przeglądów i konkursów szczebla generalnie artystycznych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Ponadto został już wielokrotnie nagrodzony i wyróżniony między innymi medalem Zasługi dla Kultury Polskiej. Dlatego też za to, że dziś przyjechał, że jest z nami, że raczy nas swoim pięknym głosem, że możemy poczuć się przeniesieni jako w inny świat, uszczknąć trochę tego świata muzyki, śpiewu klasycznego, którego na co dzień jakoby nie doświadczamy, prawda? Za to podziękujmy mu gorącymi brawami, mili państwo, niech czuje się przez nich doceniony. To jest jego występ charytatywny w ramach akcji charytatywnej, mili państwo. Witoldzie, pokaż się państwu, a ja zapowiem utwór. Utwór kończący twój jakże piękny występ. To usta milczą, dusza śpiewa. Tego utworu nie może dziś zabraknąć. A pochodzi on z operetki Wesoła Wdówka Franciszka Lechara, mili państwo. Zatem usta milczą, dusza śpiewa.
teraz gorąca prośba do Państwa. Państwo pewnie się domyślają, czego ja oczekuję. A zatem, żebyście Państwo teraz sami zaśpiewali, usta milczą, dusza śpiewa, a ja sobie troszkę tutaj z Marysią pobaraszkuję. Uwaga. Usta milczą. Cudownie, brawa, owacje dla naszego wspaniałego, znakomitego tenora Witolda Matulki. Jak mnie to podśpiewą, kiedy Państwo tak pięknie nagradzają takimi owacjami. Można tylko kochać, zakochać się w śpiewie i kochać Państwa. Dziękuję bardzo. Witold Matulka, kochani, długo przez nas wyczekiwany, czarujący, zniewalający, olśniewający. Myślę, że musi być bis, Witoldzie, bo głupczyczanie nie wypuszczą ciebie zgoła. No nie wypuszczą od tak sobie. Pani Agnieszko, ja myślę, że teraz wspólnie zaśpiewamy z publicznością. Jeszcze raz usta milczą, dusza śpiewa. Czy Maria jest gotowa jeszcze, żeby raz zaśpiewać? Maria jest zawsze gotowa. No, ja to lubię. Ja też! Ty kochasz!
Witold Matulka, Agnieszka Jagla, Trybów, jako akompaniator. Dziękuję Państwu jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za to, że Państwo przyszliście, że Państwo chcecie wspomagać. Ja również oczywiście, jak Państwo wiedzą, z wielką przyjemnością wspomagam tę fundację. Nigdy nie odmawiam, zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy trzeba pomóc dzieciom, trzeba pomóc komuś choremu. Zawsze jestem bardzo otwarty. Dziękuję Państwu za to, że i Państwo jesteście tak otwarci i przybyliście dzisiaj. Dziękuję Panu Burmistrzowi. Wielkie moje ochrony. Dziękuję. W ramach podziękowań zbliżają się już Pani Prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami, członek stowarzyszenia. Mili Państwo, oto pozwolę sobie jeszcze na dedykację, niech ona będzie uwieńczeniem tego, co się tu dzieje. Panie Witoldzie, za Pańskiego głosu dar, za wspaniałego śpiewu czar, za przeżyć duchowych moc, za wrażeń artystycznych pełen trzos, za klasycznego Parnasu szczyt, za spotkania tego, za szczyt, za przybycie do rodzinnego miasta, za dzieciństwo i młodość, gdzieś wzrastał, za edukację w murach mechanika, za sukces artystyczny, który Cię przenika, za świat opery i operetki, za sale koncertowe pełne pobrzegi, za sympatię, życzliwość i tak, za to, żeś uszczęśliwił dzisiaj nas, za udział w koncercie Otwarte Serca, za wsparcie dobroczynnego przedsięwzięcia. Dziękujemy! Pani Prezes Elżbieta Małko-Kołodziej, Pan Krzysztof Hajda. Fanfary właśnie! Prosimy Panią Agnieszkę Jagle-Kubów jeszcze. Bardzo prosimy. Ja tylko chciałem coś jeszcze, jeśli mogę, a propos mechanika. Ale ładne te fanfary. Ale my upnuliśmy coś fajnego, ale nie udało się. Otóż ja szukałem na dzisiaj kombinezonu, chciałem wyjść w kombinezonie, go po prostu z siebie zrzucić. Jak na mechanika przystało. Pani Agnieszka, zapraszamy. Pani Agnieszka Jagle-Kubów, akompaniatorka, która też przyjęła bez zawahania zaproszenie, by zaakompaniować Witoldowi. Dziękujemy Wam bardzo, bardzo serdecznie. Kwiaty dla mnie. Ja tylko w tym miejscu chciałam powiedzieć, że pięknie bym nie potrafiła ubrać słowa naszej wdzięczności dla Pana Matulki za udział w tym koncercie. I w tym miejscu już chciałam podziękować Pani Marii za przygotowanie takiego wspaniałego koncertu na rzecz naszego stowarzyszenia, na rzecz naszych dzieci. Tym skromnym bukiecikiem, Pani Mario, za wszystko. Nie tylko za teraz, nie tylko za dziś, ale za wszystko, co Pani od tylu lat robi dla nas. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie, Pani Prezes, Panie Krzysztofie. A teraz, mili Państwo, zbliżamy się już do finału. Czas się rozliczyć. Proszę Państwa, jesteście świadkami szalenie ważnej chwili. Dawidku, fanfary. Na scenę proszę dyrektorów naszych szkół ponadgimnazjalnych, reprezentację ogólniaka, bo nie ma Pana dyrektora, i jednocześnie koordynatorów tego przedsięwzięcia. Tak, to są... Zaraz wszystko powiem. Dla dyrektorów naszych szkół ponadgimnazjalnych. Za okazaną życzliwość i umożliwienie przeprowadzenia zbiórki pieniężnej na terenie szkoły w ramach akcji charytatywnej Otwarte Serca, za zrozumienie i okazanie dobrej woli, a tym samym wsparcie działalności Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami w Głubczycach. Podpisani pieczątka Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami i prezes zarządu Elżbieta Małko-Kołodziej. Proszę. Elu, bardzo proszę. Ja jeszcze przeczytam koordynatorzy, jakie dostają. Na przykład pani Dorota Wierzba dostaje dyplom o takiej treści. Za życzliwość, zrozumienie, okazanie dobrej woli, koordynowanie akcją dobroczynną na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz pomoc organizacji koncertu charytatywnego Otwarte Serca z okazji pierwszego dnia wiosny w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach, a tym samym wsparcie działalności Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami w Głubczycach. Podpisani ci sami. Jeszcze przeczytamy jeden przykładowy, na przykład dla koordynatorów z ogólniaka, za koordynowanie akcją charytatywną Otwarte Serca na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach, zaangażowanie w szlachetną ideę dobroczynności oraz zorganizowanie zbiórki pieniężnej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, a tym samym wsparcie działalności tegoż stowarzyszenia, o którym tu jest mowa. Przeczytajmy jeszcze jakiś.
o dla pana Adama Kopytę właśnie za okazaną życzliwość, zrozumienie, dobrą wolę oraz pomoc organizacji koncertu charytatywnego Otwarte Serca z okazji pierwszego dnia wiosny w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach, a tym samym wsparcie działalności Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami. A dyplom dla mnie przeczytaj ty osobiście, bo mnie nie wypada. Po prostu. W kilku słowach tak ciężko zawrzeć tę naszą wdzięczność dla państwa wszystkich tutaj obecnych, ale te kilka słów za zaangażowanie, poświęcenie, dobroć, zrozumienie potrzeb i organizację wspaniałego koncertu charytatywnego Otwarte Serca z okazji naszego dzisiejszego święta, pierwszego dnia wiosny. Serdecznie dziękujemy. Pierwszy dzień wiosny, święto jak święto, prawda? Tam do święta mu jeszcze daleko, ale my świętujemy bardzo uroczyście. Proszę państwa, Dawidku, gorące fanfary i w tym czasie pani prezes przekaże owe dyplomy, podziękowania wszystkim zaangażowanym. A ja w tym czasie, proszę państwa, ja w tak zwanym międzyczasie musiałam liczyć, bo tutaj dochodziły różne kwestie, prawda? Tu koperta, tam koperta. Dalej, dalej, niech brzmią, niech brzmią, niech nie przestawają brzmieć. Proszę państwa, bez wsparcia tych osób akcja i zbiórka pieniężna w głubczyckich szkołach ponadgimnazjalnych nie miałaby miejsca, mili państwo. Zatem gorące brawa za to, że dyrektorzy wyrazili zgodę, a koordynatorzy podjęli się tegoż trudu, który trwał, proszę państwa, od 16 lutego do dnia dzisiejszego. A teraz pani prezes chce zabrać głos. To oczywiste. Ja myślę, że pani prezes zaraz za nim dowie się, bo jeszcze nawet nie wie, jaka suma wpłynęła generalnie, to powie słów parę o ewentualnym przeznaczeniu tejże zbiórki. Dobrze? W tym miejscu ja po prostu nie mogę się powstrzymać od właśnie tego najzwyklejszego słowa dziękuję. Nie tylko tutaj dla naszych dyrektorów, koordynatorów, dla występujących, aczkolwiek bardzo serdecznie dziękujemy, ale dla państwa, którzy usiedli na tej widowni, którzy zdecydowali się do nas przyjść, przeznaczyć to minimum 20 zł na bilet wstępu, niejednokrotnie pewnie wybierając, czy to właśnie uczestniczyć w tym naszym wydarzeniu, czy zakupić inne ważniejsze rzeczy, bo takie rozmowy też tutaj toczyliśmy przed chwileczką. Serdecznie, z całego serca, w imieniu swoim, naszych dzieci, wszystkich rodziców dziękuję. Bez was, bez waszego wsparcia nie moglibyśmy istnieć tutaj i działać, pomagać. Tak naprawdę rehabilitacja naszych dzieci jest tak naprawdę sensem naszego życia. Dzieci są dla nas najważniejsze. I za to, że za tą waszą empatię, za tą wrażliwość, za to, że niejednokrotnie, nie tylko dziś, bo działamy tak naprawdę aktywnie już czwarty rok i co dzień przekonujemy się o tym, jak wiele was jest właśnie tej życzliwości, tej dobroci dla drugiego człowieka, której my tak hojnie doświadczamy od państwa. Naprawdę nie ma innych słów, tylko dziękuję. Tyle i aż tyle. Dziękuję z całego serca za pomoc dla nas. My, droga Elo, dziękujemy, że możemy pomóc. Kochani, pozwolę sobie jeszcze na parę słów refleksji. Ja myślę, moi drodzy, że jeszcze nie uciekajcie, nie uciekajcie, bo teraz będzie szalenie ważny moment. Szalenie ważny moment. Zostańcie. To jest tak fajnie na tej scenie. Mi się tu bardzo na przykład podoba. Ja bym tu mogła nawet zamieszkać, jeżeli chodzi o ścisłość. No i szczerze, że coraz bardziej podoba mi się tutaj świat sceny, niżli rzeczywistość. O, tak. Kochani, bo tu się dzieją naprawdę ciekawe rzeczy. Naprawdę ciekawe rzeczy. Kochani, pozwolę sobie powiedzieć słów parę. Bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim darczyńcom, tak będę teraz wymieniać po kolei, z Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Mogę się wypowiedzieć za tę placówkę, w której pracuję, bo tam koordynowałam tą akcję, gdzie spotkałam się z wielką życzliwością. I muszę to powiedzieć, bo to jestem winna wszystkim właśnie ofiarodawcom Zespołu Szkół Mechanicznych, że uzbieraliśmy, kochani, kwotę naprawdę satysfakcjonującą. Oto Zespół Szkół Mechanicznych zebrał kwotę 3020 zł i gorące brawa dla absolwentów, nauczycieli,
dla młodzieży, dla dyrekcji, dla pracowników administracji obsługi, bo oni również włączyli się. To była nasza jedna wielka wspólna akcja Otwarte Serca. Proszę Państwa, tutaj dziś otrzymałam właśnie od Pani Prezes informację, że do puszek w Miejskim Ośrodku Kultury wrzucili Państwo równie interesującą i naprawdę satysfakcjonującą kwotę. To kwota 2334 zł. Myślę, że dobrze policzyłam. Liczyłam pisemnie, nie miałam kalkulatorka, więc myślę, że obliczyłam dobrze. Ogółem, proszę Państwa, w ramach akcji charytatywnej trwającej od 16 lutego po dzień dzisiejszy, po dzień wieńczący, kończący się galą koncertową tu w Miejskim Ośrodku Kultury, zebraliśmy kwotę, uwaga, 6794 zł! Fanfary! Gorące brawa wszystkim ofiarodawcom. Również, proszę Państwa, w tej kwocie, poza tymi wymienionymi wcześniej, swoje cegiełki, mówimy to umownie, symbolicznie, prawda, swoje, nazwa jest symboliczna, swoje cegiełki złożyli Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Państwowa Szkoła Muzyczna i Rada Powiatu. Gorące brawa! Jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć, 6794 zł. Droga Elu, dość ciężka jest ta taca, pozwól, że na Twoje ręce tutaj wobec ofiarodawców, wobec tych, którzy umożliwili te zbiórki, wręczę właśnie te symboliczne cegiełki, tak to nazywamy, zebraną ową kwotę. Niech służy, wiem, że planujesz. Powiedz Państwu, co planujecie zakupić. Szanowni Państwo, my działamy już prawie czwarty rok. Mamy 4 gabinety terapeutyczne i przez te 4 lata część naszej pomocy terapeutycznej została już wyeksploatowana przez nasze dzieci, ale oprócz tego właśnie w tym roku planujemy otworzyć kolejny gabinet psychologiczny. Te pieniądze, po pierwsze, przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Bardzo liczyliśmy na co najmniej 3000 zł, bo to pozwoliłoby nam na takim podstawowym stopniu wyposażyć niezbędny sprzęt do terapii psychologicznej. A kwota, którą Państwo tutaj przeznaczyli na nasze dzieci, pozwoli oprócz tego gabinetu psychologicznego wspomóc jeszcze gabinet logopedyczny i do rehabilitacji ruchowej. Ta rehabilitacja to jest chleb powszedni dla naszych dzieci. To nie jest coś wymyślonego, coś, co jest wymysłem, fanaberią. To jest potrzeba pierwszego rzędu. I za to, za te prawie 7 tysięcy złotych, naprawdę mogę z czystym sercem powiedzieć, że nasze gabinety zaowocują tym, że nasze dzieci będą lepiej rozwinięte, będą mogły służyć społeczeństwu, będą mogły dorównać swoim rówieśnikom tak, jak ich gonią dzisiaj na tych właśnie zużytych sprzętach, to teraz dostaną podwójnej siły, będą jeszcze lepiej, jeszcze pełniej. Dziękuję serdecznie. Naprawdę dziękuję z całego serca. Jeszcze raz podkreślę, kochani, że dla takich chwil naprawdę warto żyć. Jestem bardzo wzruszona. Cieszę się, że taki miły, piękny finał tejże akcji charytatywnej. Moi drodzy, a teraz czas na podziękowania. Czas na podziękowania, bo wiele osób, wiele życzliwych pomogło mi w organizacji tego przedsięwzięcia. A tym, moi drodzy, dla nich zaraz będą fanfary. A młodzież i wszyscy dziękujemy Wam, dyrektorzy. Zasiądźcie, bo zaraz wielki finał. Elu, wielkie podziękowania. Także, ja jeszcze zapomniałam wymienić, bo tutaj dołożyła się też firma Lemet, także zapomniałam o nich powiedzieć, a jestem zobowiązana jakby tutaj no, też powiedzieć głośno o naszych darczyńcach. Im również dziękujemy. Pracownikom, dyrekcji i pracownikom MOK-u
serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji. Brawa. Za życzliwość, za otwarcie się, za to, że każdego roku już od 9 zgoła lat możemy właśnie pierwszego dnia wiosny świętować w taki charytatywny sposób. Pragnę bardzo serdecznie podziękować pani wicedyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i jej młodzieży, i młodzieży tejże szkoły, jak i rodzicom za przygotowanie poczęstunku. Proszę państwa, wy nie idziecie teraz do domu. Wszyscy, jak tu jesteśmy, udajemy się do klubu na skrzyżowaniu, tu na parterze Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie już czeka na was pachnąca kawa, jej zapach już prawie tu czuję, herbatka, proszę państwa, i pyszne domowe ciasto, które piekła młodzież zespołu szkół rolniczych, jak również rodzice ze stowarzyszenia Tacy Sami, którym też za pomoc, a zwłaszcza pani Agnieszce Lechun, która mnie i Beatce zrobiła te wianki i te woalki, które ciągnęłyśmy jako panie wiosny, zrobiła. Bóg zapłać wam za to, kochani. Pragnę podziękować wszystkim występującym, akompaniatorom, wykonawcom, tancerzom, wokalistom z grupy wokalnej MOK, moim z którymi na co dzień współpracuję. Dziękuję po stokroć, że przyjęli zaproszenie i z radością wystąpili w tym przedsięwzięciu. Szkole muzycznej, kochani, naszym szkołom ponadgimnazjalnym. No, wszystkim z osobna chciałabym wręcz podziękować. No, jest to wręcz niemożliwe, bo trwałoby to w nieskończoność. Wszystkim ludziom dobrej woli za okazane serce, za pomoc w organizacji tego charytatywnego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że znów pod egidą Zespołu Szkół Mechanicznych Głubczyca w przyszłym roku, właśnie z okazji pierwszego dnia wiosny, będziemy mogli kolejną akcję, tym razem już na Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom, bo to już na nich kolej przyjdzie, prawda, zorganizować i państwo również z wielkim zaangażowaniem się tu pojawią i swoje cegiełki złożą na cel dobroczynny, mili państwo. A teraz zapraszam wszystkich wykonawców, wszystkich, którzy tu dziś się zaprezentowali. Pozwolę sobie na wiersz, który napisałam kiedyś, parę lat temu, a może dwa, trzy, właśnie na Wielkanoc, tytułując go na Wielkanoc i nie tylko, bo on ma takie troszeczkę przesłanie ponadczasowe, uniwersalne. Wysłuchajcie go jeszcze. Chcę się nim z wami podzielić. To nie będą życzenia z telefonu komórkowego o zajączku i łakociach w koszyczku, lecz pozwolę sobie na własne przemyślenia z nutką refleksji o człowieku. Zwracam się do was, drodzy przyjaciele, zwracam się do was, lokalna społeczności. Niech zmartwychwstały Pan, baranek bez skazy, w domach waszych zagości. Niech ten, który śmierć zwyciężył, obdarzy was swymi darami. Niech da wam moc i siłę, byście umieli gospodarować sercami. Niech alleluja radością napełnia każdą rodzinę, każdego człowieka, a memento mori przypomina, że wieczność czeka na człowieka. Zbawienie w efekcie cierpienia, wielkiej nocy spełnienie nadzieją dla chrześcijanina. Niech dobro zwycięża zło, a anioł miłości przybywa i obdarzy łaskami, pogłębi chwiejną wiarę i wznieci ducha Bożej bojaźni. Codzienność nie szczędzi trosk, trzeba więc chwilę radości. Niech oto zrozumienie i ludzka życzliwość ciemne strony egzystencji rozjaśnią. W dobrym zdrowiu czas niech upływa, a spojrzenie w przyszłość optymizmem napawa. Zdrowych, wesołych świąt! Teksty, trzymacie teksty? Wiosna, cieple żywieje wiatr, wiosna, znów nam ubyło lat, wiosna, wiosna w koło rozkwitły czy. Śpiewa, spodomek nad nami drzewa, strzeliły pąkami wszystko, kwitnie w koło i ja i ty. Ktoś na niebie owce wypasa, hej! To patrz, za chwit już twój parasol, hej! Nawet w bramie pan walenty stróż puszcza wiosną pierwsze penny już. Portret dziadzia rankiem wyszedł z rad.
spacer poszedł sobie sam. Nie przeszkadza tytułek i płeć, wyjdzie rano wiosną, bo nie wiem.